Siemoneczko, siemoneczko. Materiał dzisiaj taki, a nie inny, jak spalacze tkanki tłuszczowej. Waldek, czy te piątka byłaby dobra? Pierwsze pytanie na początku redukcji. Waldek, T6, co sądzisz o T6? Waldek, Thermospeed Extreme. Czy Thermospeed, ten Extreme Hardcore wersja, która będzie lepsza? I powiem Wam tak, bez dobrze zbilansowanej diety, bez wprowadzenia w to życie nieprzetworzonej żywności, bez ruchu jakiegokolwiek, spacerów, które tam polecam w rozpiskach, zwykły spacer, taki jak teraz robię, na tle tego słoneczka, który uzupełnia witaminę D w organizmie, dużo lepiej się czujesz, dużo lepsza przyswajalność pokarmu po takim spacerze, zwiększa się delikatnie wydolność tego organizmu, no same plusy. Ruch jakikolwiek po treningu siłowym, niech to jest rowerek, niech to jest cardio. Ja tu nie mówię o sylwetkach takich, które mają 3 kg do zredukowania, ale o sylwetkach takich, gdzie jest 10, 20, 30, 40 i 50 kg. Dlatego, tak jak to widzę, ze strony pytań typu spalacz tkanki tłuszczowej na dzień dobry, czy termogenik typowy, no powiem Wam tak, delikatnie mija się to z celem. Chwila, bo muszę przejść. Delikatnie mija się to z celem. Jedyne, co odczujecie na tym spalaczu, to wyrzut pieniędzy z portfela. Jak go zapodacie za wcześnie, a jest na wielkiej ilości kofeiny, podbijecie kortyzol w organizmie. Nie daj Boże jeszcze to na pusty żołądek, że tak powiem brzydko, zaebać z samego rana. Nie będziecie pilnowali nawodnienia organizmu. Dostaną po dupie delikatnie organy, co się później też odezwie. Powiem Wam tak, samą miską można wiele zdziałać. Jak już przychodzi etap takiego przemęczenia organizmu, typu nie idzie już dalej, waga się zatrzymała, widzę to tak, a nie inaczej, że najlepiej byłoby ruszyć jakimś nowym etapem na tej redukcji, czyli dołączamy wtedy takiego termogenika, dołączamy wtedy takiego spalacza i bawimy się dalej. Powiem Wam tak, jak ja to widzę od strony takiej, testowałem na sobie tę piątkę, testowałem na sobie tę szóstkę w czasie tej długiej mozolnej redukcji, którą ostatnio robiłem, gdzie zgubiłem 40, praktycznie 7 kg. Prawie 50 kg zrzuciłem, gdzie zachowałem jakąś tam masę mięśniową na tym ciele. Wiadomo, trochę tam zeszło tego, ale kto tam śledził, kto tam oglądał, ten wie, ile trzeba w to wszystko trudu włożyć, żeby do takiego etapu dojść. To nie jest zrzucenie 10 kg i odsłonięcie sylwetki, tylko to jest naprawdę ciężki balast i to są konkretne wyrzeczenia, żeby do czegoś takiego dojść. Jeśli ktoś atakuje ciało na dzień dobry spalaczem na wysokiej dawce, dobra, pseudoefedryny, kofeiny, gdzie przeważnie na porcję jest 200, gdzieś 300 mg, no powiem Wam tak, odbije się to na pewno stanem za jakiś czas depresyjnym, gdyż organizm, który już jest przemęczony samą redukcją, jest, że tak powiem, wycieńczony na takim długim etapie redukowania. Dobijacie go jeszcze takim stymulantem jak T5 czy T6. No to się na pewno dobrze nie skończy. Do tego wiadomo, wjeżdża kawa co chwilę, bo ktoś tam słyszał, że kofeina pomaga w redukcji tej tkanki tłuszczowej. Ona pomaga na pewno, ale z rana ładujecie ją w siebie. Później jeszcze wskakuje święta tabletka czy kapsułka, taka jak T5, T6 czy tam Yellow Bullet, obojętnie co tam nie będziecie zarzucać. Organizm zostaje jeszcze bardziej po dupie. Do tego dochodzi przemęczenie, które wynika z pracy, którą każdy z nas tam wykonuje, czy same
myślenie na czymkolwiek, nie wiem, chodzisz do szkoły, jeszcze masz tam do zaliczania jakieś egzaminy, no cokolwiek, no to jest wszystko, to wszystko wiąże się z centralnym układem nerwowym i uwierz mi, to się odezwie. Ja to na sobie przeżyłem, większość osób to na sobie przeżywa. Lubię, jak komuś wystosuję rozpiskę, robię to często pod grupę krwi, mam tam produkty zawsze, na których polegam i patrzę, na których bazuję i patrzę, na przykład grupa zerowa nie lubi tego czy tamtego, no to po co będę on tam komuś ten dany produkt ładował, skoro wiem, że na nim będzie się kiepsko czuł, tak, będzie mu tam w tych jelitach zalegał, no i raczej będzie zastój, nie będzie tam odnotowywał żadnego progresu, bardziej będzie zastój. Cenię sobie to, co ostatnio tam z wiadomości jednej otrzymałem. Jeden tam, nie mogę powiedzieć chłopak, bo to już tak facet bardziej bym to nazwał, określił się, jak się określił, czyli Waldek, ok, jest taki, taki, tak, waga, nie rusza, jest to śmieszne kilo w tą czy w tą, ale powiedział mi wcześniej, co zażywa, co tam bierze, później powiedział mi, tak jak to ma wyglądać, że nie wjeżdża żaden ruch, który tam rozpisałeś z tego typu, dlaczego, gdyż, ok, mam tam lenia, pasuje, ja taki coś rozumiem. Nie rozumiem na przykład rzeczy typu rozpiska leci z bilansem ujemnym, a za chwileczkę wskakuje podjadanie. Ludzie podjadają, nie mówią o tym. Za jakiś czas twierdzą, że rozpiska była do dupy, gdyż coś tam, coś tam, coś tam. No to dobra, skoro stwierdziłeś, zobaczcie. Następny ruch wchodzi, czy za 45 minut gonię do pracy. Dzień wolny od treningu, tak właśnie spędzam. Schody, górka, delikatnie promieni na chatę. Torba, przerzucam, żarcie przygotowane, tuńczyk, nie tuńczyk, pieczywo orkiszowe, jestem na masie, staram się jeść tych produktów jak najmniej przetworzonych, wiadomo, od czasu do czasu coś tam na szybko wjedzie, nie mam czasu zrobić posiłku, wliczam to w swoje kalorie, które tam mam, nie liczę kalorii na masie, staram się trzymać pułap, którego raczej nie jestem za bardzo w stanie przekroczyć, gdyż teraz jestem praktycznie na 4000 kalorii, do tego jeszcze dołożę, także chodzę najedzony cały czas, wesoły. Gęba mi się śmieje, mam humor do nagrywania. No jest dobrze, no co mogę powiedzieć. Podsumowując cały dzisiejszy temat, spalacze bez dobrze ułożonej diety, bez dobrze dobranej miski pod siebie, bez ruchu, który wplatamy w ten cały etap redukcji, jestem na nie. Jeszcze raz powiem, jestem na nie i dodam do tego jeszcze, że jestem na nie. Także możecie z tego wysnuć jakiekolwiek wnioski. Uwierzcie mi, otarłem się o chyba najdłuższą redukcję, jaka mi się w życiu przytrafiła, 12 miesięcy redukowania. Wiem coś na ten temat, wiem, jak jest łatwo przeciążyć centralny układ nerwowy. Uwierzcie mi, nie chcę dla Was źle, musicie się z tym liczyć, że konsekwencje z tego będą takie, a nie inne, że siądziecie na dupie i nie będzie Wam się chciało nic. Nie będzie Wam się chciało nic, bo złapiecie stan, jaki złapałem i więcej ludzi też go łapie przed samymi zawodami, przed samą sceną. Łapią ludzie takie stany, przyznają się do tego, nie ma owijania w bawełnę, tak to wygląda. Także no musicie wziąć wszystkie za i przeciw pod uwagę na takim właśnie etapie, jak ktoś ma do zrzucenia powyżej tych 20 kg czy tam 15 kg. Uwierzcie mi, to jest ciężka droga. Nie ma nic za darmo, a diety typu 2000 kalorii możecie sobie, wiecie, gdzie włożyć. Na pewno na tych dietach polecicie na dół przez pierwsze parę tygodni, ale jak skoczy stagnacja w organizm, to choćbyś kurwa nie wiadomo na czym stanął, będzie ci ją ciężko przeskoczyć. Organizm będzie w takim stresie na tej redukcji, że po prostu się zatrzyma i zacznie magazynować kalorie, a nie je palić, a zacznie tak magazynować, że będą się odkładały w tych miejscach, z którymi walczymy na redukcji, żeby te miejsca odsłonić. Także
Proszę z tego dzisiaj wyciągnąć wnioski. Jestem na nie. Chyba że wskakuje naprawdę etap zastoju tego organizmu, wtedy możemy coś pokombinować. Hejka i pamiętajcie, wszystko z głową, pozdro. No i podsumowując to wszystko jeszcze teraz, jakbym się nie ruszył dzisiaj tu na te górki, nie zainwestował tej godziny przed pracą nie na leżenie i odpoczywanie wielkie, tak, przed pracą, bo jest z Maria, ja to się zaraz nie narobię, zjadłem, pokarm się musi ułożyć w żołądku. Nie, to bym nie odkrył tej drogi tutaj. Znowu nowa droga, znowu nowe wyzwania, cały czas pod górę, z jednej góry na drugą górę, na dół, pod górę, cały czas wplatam ten ruch, cały czas palono kalorii, cały czas rozpędzam ten metabolizm, choć jestem na masie. Na dole pod filmem w opisie Messenger, gdzie możecie pisać, Facebook, gdzie możecie pisać, mój numer WhatsApp, który podaję i co tam jeszcze jest? A, Instagram. Na Instagramie, na privie tak samo możecie pisać. Konto jest takie, że każdy może tam napisać, ja to tam później odczytuję, daję Wam znać. Pierwsze, co zawsze potrzebuję, zapamiętajcie to. Jeszcze raz to powiem, numer WhatsApp. Nie ma żadnego prowadzenia przez Facebooka, przez jakiegoś tam śmiesznego Messengera. Do tego trzeba cały czas internet, żeby zapierdzielał. Na WhatsAppie raz, dwa, szybka odpowiedź, szybkie pytanie, zdjęcia jakieś, czy suplementów, czy sylwetki, obojętnie czego, szybkie przetwarzanie danych i lecimy z tym. Pozdro, hejka i pamiętajcie, wszystko z głową.